Znasz to uczucie, gdy chciałbyś bardzo podzielić się czymś, co odkryłeś, ale istnieje taka możliwość, że próba opisania tego mogłaby to coś spłaszczyć lub zniekształcić, uniemożliwiając dokładne zrozumienie tego, co masz na myśli? Dzisiaj chciałem się podzielić urywkiem moich tegorocznych wakacji. Były to unikatowe wakacje, gdyż pozwoliłem sobie na całkowitą przerwę od wszystkiego, co robiłem do tej pory. Spędziłem fajny czas z bliskimi i zebrałem te ujęcia. Postanowiłem zmontować je razem z muzyką i podzielić się pewną refleksją. Mam nadzieję, że w ten sposób przekaz ten nabierze nieco większej głębi i pozwoli mi lepiej wyrazić to, co do mnie przyszło. Nie wiem jak wy, ale ja przy większości podejmowanych decyzji kieruję się poczuciem, że nie wiem, dokąd mnie dana decyzja zaprowadzi, ale mam nadzieję, że przy okazji nauczę się czegoś nowego. Nie zawsze towarzyszy temu ciekawość czy ekscytacja. Za to bardzo często prowadzi mnie chęć skonfrontowania się z nieznanym, z lękiem, samotnością, pustością doświadczanych zjawisk, przemijaniem. Traktuję to jako formę treningu dla utrzymania równowagi emocjonalnej i zachowania zdrowia psychicznego. Nie zawsze mam na to ochotę. Czasem czuję opór albo niepewność, ale gdzieś w głębi siebie przeczuwam, że jest to jedyny kierunek pozwalający mi zaznać w życiu spokoju i nasycenia tej części mnie, która chce się rozwijać. Jest to forma konfrontacji z nieznanym, która choć wydaje się być tajemniczym doświadczeniem, praktycznie zawsze zaskakuje mnie tym, jak bardzo to, czego szukam, jest w istocie we mnie samym. Zwykle to, przed czym uciekamy, za czym gonimy, wyraża się w jakiejś części nas, którą chcemy ukryć albo z którą brakuje nam kontaktu. Rozpoznajemy to po tym, jak bardzo tłumimy jakąś informację o sobie czy o świecie, by po jakimś czasie zauważyć, jak niektóre zewnętrzne wydarzenia odzwierciedlają to, co chodzi nam po głowie. Niby czujemy się zaskoczeni, ale jednocześnie mamy wrażenie, że gdzieś to już widzieliśmy. I teraz nieważne, czy nie dajemy dojść do głosu naszemu wewnętrznemu dziecku, które sfrustrowane brakiem spontaniczności wyraża się poprzez bunt. Może nie czujemy się wysłuchani, dlatego wplątujemy się w sarkastyczne gierki słowne z innymi. Może czujemy się skrzywdzeni, dlatego nieświadomie przyciągamy doświadczenia, które wciąż stawiają nas w roli ofiary. A może czujemy się jak superbohaterowie, pragnący naprawić świat przed zagładą, przez co ciągle szukamy sytuacji, w których możemy się wykazać. Zakładam, że istnieje nieskończoność scenariuszy pisanych przez życie, a przy tym nieskończoność części nas, które możemy zdefiniować na różnorakie sposoby. Znasz to ze swojego doświadczenia. W każdej chwili możesz zatrzymać to nagranie i zadać sobie pytanie. Skąd biorą się teraz moje myśli? Jaki jest ich cel i przeznaczenie? Z tyłu naszych głów wydarza się spektakl głosów, które choć skonfliktowane ze sobą, pragną się dogadać. W końcu chyba dlatego każdy z nas pragnie świętego spokoju, co nie? Myślę, że wsłuchiwanie się w ciszę jest jednym z takich sposobów na to, aby ukształtować ten wewnętrzny szum, pozwalając mu uspokoić się w swoim własnym tempie. Zwykle przypomina to powracanie do siebie. Tak w większości definiują to współczesne ruchy samopomocy. Chociaż chyba tak naprawdę chodzi nam o odpuszczenie zbyt wielu głosów, których dźwięki nakładają się na siebie tak, że przestajemy rozumieć, co mają na myśli. Potrzebujemy wsłuchać się tylko w kilka z nich, w te, które pozwalają nam w zdrowy sposób zaspokoić nasze potrzeby fizyczne, psychologiczne i duchowe. Gdy zatrzymuję się i spoglądam na te wszystkie głosy, staram się postrzegać je jak morskie fale, które przychodzą i odchodzą. Pod spodem czuję spokój, a nawet słyszę piosenkę, melodię, utwór, który cichym szeptem odzwierciedla to, co w tej chwili czuję. A co z tego uczucia, o którym wspominałem na początku, którym chciałem się z wami podzielić? Najbliższe mi słowo, które przychodzi mi do głowy na określenie tego,
to tajemnica. Możesz wyobrazić sobie owo uczucie, a przy tym najbardziej chyba zaskakuje mnie fakt, jak blisko jest ono temu, jak zdefiniowałbym to, kim jestem, albo dokładniej, kim się czuję, gdy myślę o odkrywaniu siebie. Tajemnica. Ona jest mną, a ja jestem nią. I razem w wieczności tańczymy w rytm kołyszących się fal.